Co w tych tempo cenisz najbardziej? No na pewno wszystko. No to nie, no, kolej, wygoda, jedziesz. Wygoda, że nie rozbijają się bardzo dużo, delikatnie akurat tak idealnie na moją stopę. Nie obcierają nic, tam nie ma żadnych udziwnień, nie są super lekkie, nie mają czegoś do podkręcania. Zwykłe proste buty, skóra, korki, lanki na odpowiedniej długości, które też tam nie są jakoś tam sztywne. Układ tych korków też bardzo mi pasuje, bo niestety nie mogę grać w butach Adidasa, gdzie korek jest dokładnie w tym miejscu, a w Nike'ach jest ten rozkład inny i mówię, też kwestia przyzwyczajenia, jestem przesądny, jakoś idzie w tych butach, coś tam strzelam od czasu do czasu, są miękkie, wygodne, ta podeszwa też nie jest sztywna, także wszystko jest super. Pamiętasz, co Cię zainspirowało, żeby grać w Legendach właśnie? Co, nawet nie wiem, gdzieś tam widziałem paru zawodników, jeszcze tam chyba Ronaldinho kiedyś w nich grał i wcześniej grałem w Vaporach, w kontrolach, ale jak założyłem tiempo, to od razu tak wiedziałem po dwóch, trzech treningach, że to będą te buty i mówię, od czterech lat nie zmieniam i nawet mnie nie ciągnie do innych butów. Mogę oczywiście tam spróbować, ale tylko skórzane buty i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie ma lepszych butów. Tutaj specjalnie dla siebie zrobiliśmy tą personalizację, tak? Imiona twoich dzieciaków, twoich kociek, Leo i Nadia. W kolorystyce łyżwy i powiedz na koniec, jak design tej kolekcji ci się podoba, ta kolorystyka jest okej? Okay? No rzuca się w oczy z trybą, gdzieś tam widać, tak? Bo wiadomo, że robią to odblaski żółte, pomarańczowe. Kolory nie grają, no najważniejsze, żeby nie były czarne. Nie lubisz czarnych? Nie, no czarnych to dla obrońców. Ale nie, no kolory są fajne, boję się tylko, żeby nie popsuli tego, bo wiadomo, że co kilka sezonów wejdzie niedługo pewnie szóstka, mogą być jakieś powstać udziwnienia, żeby nie były jakieś tam super lekkie, tak, żeby nie przekombinowali, po prostu powinni to kontynuować, bo ja jestem zadowolony z tych butów i na pewno gdzieś tam ci ludzie, co oglądają, interesują się piłką, to widzą, że wielu piłkarzy gra w tych modelach, także mam nadzieję, że nie popsuję. Dobra. To co, ten model w tej kolorystyce na ile oceniasz? Na 10. Dziesiąteczkę? Tak. No dobra, dzięki. Na razie.